Siemaneczko, piąta edycja Octopus Cup. Każdy lubi te zawody, widać, że są dobrze zorganizowane i tych dwóch panów jest za to odpowiedzialnych. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Może się przedstawić najpierw szerszemu gronu? Witam, Jan Młynarczyk. Mam coś więcej o sobie powiedzieć? Chętnie usłyszę. Prowadzę treningi w Octopusie, jestem tam szarą eminencją. No i tyle. Cześć, Andrzej Swaton. A nie dodaj się, Janku, że jesteś czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Jestem czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu i czarnym pasem w życiu. Również. Jędrzej Swaton, purpurowy pas brazylijskiego jiu-jitsu. Od zawsze i pewnie na zawsze. A w życiu? To trudne pytanie bardzo. Jestem współwłaścicielem Akademii Octopus Łódź i razem z profesorem Jankiem tutaj organizujemy te oto zawody. Dobra, to zaczynamy od Octopus Łódź czy Octopus Cup? Cup. Dobra. To jest piąta edycja. Macie jeszcze plany jakoś, nie wiem, w przyszłym roku na początku zrobić albo w pierwszej części roku? Bo wiem też, że były plany, żeby częściej to robić, no i te zawody są i oblegane, i dobrze zorganizowane, i ogólnie już zrobiły sobie renomę. Bardzo dobrą. No i czy są jakieś plany, że nie wiem, wprowadzić no-gi albo zwiększyć ilość turniejów? My się cały czas zastanawiamy nad tym, żeby wrzucić no-gi. Trochę to zależy od dostępności sali, ale też od tego, że tą salę trzeba wcześniej wynająć, a po każdych takich zawodach w kimonach jesteśmy tak wyduźdani, że już nam się odechciewa robienia drugich zawodów w roku. Natomiast przed samymi zawodami w kimonach już myślimy o tym, że w tym roku na pewno będzie nogi, więc wydaje mi się, że w tym roku nam idzie bardzo dobrze organizacyjnie na samej macie. No i cóż, tylko wyczekiwać na Facebooku powiadomień, a nóż. Czy poniekąd to jest deklaracja teraz? Nie mówię tak, ale nie mówię też nie. Ja tu tylko mogę dodać, oczywiście zgadzam się z moim przedmówcą, natomiast faktycznie coraz bardziej gdzieś tam myślimy i przymierzamy się do tej edycji nogi. W tym roku o tyle też fajnie, bo mega dużo osób od nas z klubu pomogło nam przy tym etapie takim finalnym organizacji, więc no też wszystko naturalnie idzie płynnie, sprawnie i też no my nie jesteśmy tak dojechani, więc myślę, że wspomnienia po tej edycji będą takie, że jutro po prostu się wyśpimy, wstaniemy rano i dalej będziemy sobie myśleć co dalej i nie będziemy totalnie wypluci, więc myślę, że ta edycja no-gi w 2019 no jest całkiem prawdopodobna, tak? A czy ta niedziela to jest wynik jakby sali, jej dostępności? Tak, niedziela to jest zdecydowanie wynik tego, że sala właściwie jedyna, która nam pasuje w Łodzi, czyli Małochowskiego, była akurat tak dostępna. Tutaj w soboty mają swoje mecze koszykarki i najczęściej te soboty są zajęte, a również musimy się wstrzelić tak, żeby być troszeczkę przed mistrzostwami zawsze Polski, żeby być taką przecierką przed tymi mistrzostwami. Także żeby zgrać te terminy, no to nie jest to łatwe. I po prostu z niezależnych od nas przyczyn ta niedziela jest terminem. A ktoś jeszcze tylko dodam, że pierwsza edycja też się odbywała w niedzielę, tak? Z tego co pamiętam, Janku. To zamieszkłe czasy. Tak, to było bardzo dawno, ale fakt faktem, no staramy się celować w te soboty i gdzieś tam większość osób, ta sobota, nawet tutaj z Szymonem Bońkowskim też rozmawiałem, że właśnie trochę osób, ta niedziela nie jest najlepszym terminem. Z drugiej strony też część osób sobie chwali tą niedzielę, bo na przykład pracują w soboty i normalnie mogą pójść do pracy, nie muszą brać wolnego i sobie wtedy na tą niedzielę śmignąć na zawody. Natomiast no wiemy i też będziemy, wszystko zrobimy i to już widać nawet w tym momencie po hali, że zawody skończą się wcześniej, na tyle wcześniej, że też będzie można, nawet jak jesteśmy, nie wiem, ktoś przyjechał z Gdańska czy gdzieś tam z Katowic, ze Śląska, to też wróci o normalnej porze, tak? Nie będzie o środku nocy, tylko będzie 22 w chacie, więc to też myślę, że to też plus, to nie? No, ale też, jeżeli mogę dodać, nie będziemy ukrywać, że na przykład dla nas posiadanie takiego dnia wolnego jak sobota przed samymi zawodami też było całkiem spoko, także dla nas ta niedziela no, osobiście nie jest wcale taka zła, ale rozumiemy, że dla zawodników to może być różnie. No, tylko nie da się wszystkim dogodzić, no ale frekwencja pokazała, że koniec końców większość była zadowolona. 600 osób, prawda? No nie przesadzajmy, dzisiaj jest trochę mniej, ale jest dużo, jesteśmy w miarę zadowoleni. 500, tak? Nie bójmy się, Janku, tej liczby. Dokładnie, tak. 500 zawodników zweryfikowanych z opłatami, więc mówię, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę faktycznie tą niedzielę jako trochę mniej popularny termin, to myślę, że no my jesteśmy zadowoleni, tak? Jakby z frekwencji i z tego, że tyle osób i tu nawet jak weryfikujemy te listy, to już widzimy te nazwiska zawodników, którzy startują u nas na samego początku, więc też fajnie widzieć ludzi, tutaj zbijać piąteczki z chłopakami na korytarzu, którzy już po prostu znamy ich tak naprawdę z naszych zawodów, tak? No, dokładnie, więc to też fajnie, że wracają i że jakby ta renoma działa i dużo osób nas odwiedza.
A właśnie, żeby zorganizować taki event jak dzisiejszy, mniej więcej ile osób do pomocy potrzebujecie? Znaczy my od 2-3 miesięcy, jak zaczynamy się przygotowywać, myśleć, jakoś tam marketingowo ogarniać, no to właściwie robimy to we dwóch, ale im bliżej tych zawodów, tym nam więcej osób pomaga. Dzisiaj możemy mieć na sali, myślę, że około 20 kilku osób, plus sędziowie pewnie, które gdzieś tam krążą, pomagają, trochę jest osób od rana, trochę przy stolikach, trochę na sali. Przed samymi, te kilka dni przed zawodami też mamy kilka takich osób zaufanych, które nam i logistycznie, i z jakimś tam sprzętem pomagają. No jest to jakaś taka grupa, powiedzmy, narastająca przed samymi zawodami, kilku osób na samych zawodach, tak jak mówię, no pewnie ze 20 osób plus sędziowie, no coś takiego. No i wczoraj myślę, że pierwszy raz tak naprawdę wyszliśmy z przygotowań hali o godzinie 22:30 chyba skończyliśmy wszystko. My z Jankiem jeszcze tam jakieś tam komputerowe rzeczy robiliśmy, ale tak naprawdę maty, stoliki, wszystko było rozłożone tam chwilę po 22:00, więc to rewelacyjny czas. No wczoraj było chyba ze 30 osób w pewnym momencie pomagało nosić maty, układać wszystko, więc... Z klubu? Tak, to właśnie osoby z klubu, więc wielkie dzięki dla chłopaków. Tak, z tego miejsca chcieliśmy podziękować tym osobom, które do nas przyszły wczoraj i pomogły nam, mimo że wieczorem w sobotę myślę, że jest kilka innych fajniejszych rzeczy do robienia. Są alternatywy. No jakby ostatnie pytanie kończące, sam zahaczyłeś o temat marketingu i w sumie social mediów, bo sądzę, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat Octopus Cup ma najlepiej prowadzony fanpage, jakby najlepiej się promuje w mediach, teraz jeszcze Gorilla się pokazała. Wy jesteście za to odpowiedzialni? Tak, znaczy no można powiedzieć, że wszystkie działania marketingowe to jest Janek i ja, robimy to razem. No przede wszystkim jakby poszliśmy tym trybem, że od samego początku stwierdziliśmy, że robimy fanpage zawodów. Tak, czyli jakby Octopus BJJ Cup ma swój fanpage, on jest osobnym fanpage'em od fanpage'u klubowego, czyli Octopus Łódź to jest osobna strona, Octopus BJJ Cup osobna. I to jest o tyle fajne, że to dało nam od samego początku możliwość budowania takiej naszej publiczności marki raz oczywiście, ale też publiczności, która przyjeżdża na zawody, która startuje na naszych zawodach. W tym momencie mamy tam prawie chyba 3000 osób, które nas już tam obserwują, lajkują na fejsie, więc to jest naprawdę fajny wynik i to jest taka baza ludzi, która jak tylko wrzucamy jakieś info, to oni od razu reagują i są jakby też na bieżąco, jakby nie ma tego problemu, że musimy się przebić z tą informacją. Czyli jest interakcja. Tak, raz jest interakcja, a dwa też no przez to, że oni śledzą tą stronę, to zawsze im to wyskoczy. W momencie, kiedy ktoś organizuje zawody i ma jakby działa przez swój fanpage klubowy, to dociera tak naprawdę do swoich klubowiczów. Dlatego jeżeli ktoś myśli o organizacji zawodów i chciałby, no to taka rada od nas, że fanpage zawodów to jest naprawdę dobra rzecz i dobry kierunek i w tą stronę bym zmierzał, co nie? A my gdzieś od samego początku podeszliśmy do tego, że te działania marketingowe są istotne, bo wiemy, że są istotne z jakbyś innych naszych zawodowych doświadczeń, więc staraliśmy się to zrobić z dystansem, z jakimś tam poczuciem humoru i myślę, że to właśnie też sporo osób doceniło. No tak, przede wszystkim staraliśmy się zrobić dobre zawody, tak, dla ludzi, żeby było fajnie, żeby było to dobrze zorganizowane, ale każdy wie, że tych zawodów w Polsce jest coraz więcej, są dobrze zorganizowane w dużej części, a jeżeli nawet są słabiej zorganizowane, to mają swoją już jakąś markę, renomę, wiadomo, że w jakimś tam terminie są, dlatego my robiąc zawody chcieliśmy je zrobić jak najlepiej, a z drugiej strony chcieliśmy też, musimy je trochę sprzedawać, tak? I dlatego takie mocne wejście marketingowe, żeby od razu no, nie robić zawodów lokalnych, łódzkich na dwóch matach, tak? Tylko staraliśmy się, żeby to od razu weszło z drzwiami, żebyśmy weszli do tego, w te działania. Pierwsze zawody no, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, a potem było już tylko lepiej. I to właśnie no, dzięki temu, że mamy jakąś tam stałą, tak? W tym roku przepraszamy wszystkich, którzy oczekiwali filmików kolejnych fajnych z Januszem Jiu-Jitsu. Niestety sprawy zawodowe i sprawy rodzinne troszeczkę nas bardziej zajmowały w tym roku, ale Janusz na pewno powróci. Czy będzie w kimonie, czy bez, na pewno Janusz jeszcze powróci. Dobra, dziękuję. Naprawdę bardzo miły wywiad i taki wyczerpujący temat. No jeśli chcecie komuś podziękować,
No, sponsorom byśmy chcieli przede wszystkim podziękować. Czy przede wszystkim... Zrobić tak, że jednego będziesz mówił ty, drugiego ty, dobra? Nie. Zrobimy tak. On stanie tyłem, a ja będę patrzył na jego koszulkę i będę mówił tych sponsorów. Jak kogoś pominiemy? Zobaczcie, mamy tak. Mamy Grand Game'a, który jest zawsze z nami od początku i zawsze nam daje mega paczkę i im bardzo dziękujemy, bo są mega słowni, mega fajni, także jeżeli chcecie nas trochę wspomóc, żeby nam przysyłali te fajne nagrody, to wbijajcie do nich na stronę, super mega ciuchy i jest gitara. Mamy MatLife i mamy Show Your Strength, dwie nowe marki, niedługo będzie o nich głośno, naprawdę super ciuszki. Untimed dla fanów takiego stylowego designu, zaglądajcie na stronę, też mamy taki sznycik, naprawdę klasa. Diet Food, zarąbiste żarełko, jak znajdziecie w swoich paczuszkach jakieś takie różne dziwne proszki, dziwne te, Diet Food. To sponsoruje wielka klasa. Święcicki Zdrój, piliście wodę dzisiaj. Przepraszam tych, którzy liczyli na coś więcej, bo niektórzy powiedzieli, że trzeba czegoś mocniejszego na takie zawody. Ale naprawdę klasa woda. Monster Healthy, masełka orzechowe, masełka daktylowe na dobrą moc. Multisport Benefit System, no to chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Brush Barbershop, u nas strzygą, robią brody, także... Jeżeli ktoś jest w Łodzi i chce sobie tutaj ładnie zrobić twarz, trzeba przyjść, proszę spojrzeć. Jędrzej jeszcze nie był, ale zrobimy potem wywiad po zawodach i on będzie już z ekstragoloną brodą. Angora, gazetka, myślę, że wiecie, OmniDruk nam drukuje, jest klasa. Promedyk, bardzo dobre centrum medyczne, robią, o tamtego kolegę też podobno robili, łokcie, kolana, szyją, wszystko robią. Są mega i mamy od nich również medyków, także polecamy te oto fenomenalne firmy. A widzę, że fanatyk. A BJJ Fanatics to jest taki portal, że jak ja tam wchodzę, to potem nie wychodzę i dlatego ledwo, nam się, ledwo nam się udało zorganizować te zawody, bo ja siedziałem po nocach na BJJ Fanatics jak głupi, a potem trzeba było robić drabinki. Przepraszamy tych, którzy chcieli, żeby drabinki były w środę. Ja w środę siedziałem na BJJ Fanatics. A geneza tych skarpetek? Słuchajcie, ja jestem cały czas na etapie wiosny i lata. Jest fajne słoneczko i tak dalej, także truskaweczki, polecam, witaminki, polskie truskawki, klasa. Nie sponsorują nas, ale może w przyszłym roku. Polskie truskawki. Polskie truskawki i chorwackie dziewczyny. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki wielkie, cię też.